Siemaneczko ludziska, z tej strony prezydent Tima, ja witam was na odcinku z ETS, a z Jarkiem. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, ja witam też na prostym kanale, na swoim kanale Prostury, dzień dobry. Tak, właśnie u Jarka już jest chyba z 15 minut odcinka nagrane, a ja dopiero zaczynam. Dyszka? Dyszka. Dobrze, my jedziemy z takim ładnym ładuneczkiem z 36 ton, mamy dźwig jezdny. Tex Rex, czy jakoś tak? Czekaj. Rex Tex, tak. No. Tak jest. Nową oczywiście Scania Skyline. I mamy właśnie trasę do wykonania 800 km. Taką krótszą. No proszę bardzo, widzicie? Bo ostatnio robię takie po 1000 mil w ATS-ie albo po 2000 w ETS-ie. A tu nic mi nie mów o milach, bo kuźwa, to co ja wczoraj zrobiłem, skończyłem tam, to się pod... Jak ktoś mnie pobije, to szapoba, nie? A czemu? Widziałeś tą moją trasę? No. 1000 też tam mil, nie? No. Słuchajcie, to jest ponad 5500 km. Dwa tygodnie jazdy. Masakra. Dobra, tu już o prędkość nie muszę się bać, bo to jest ładunek z World of Trucks, także on mi nie pozwoli więcej jechać mi stówkę. Serio? No raczej. Ja tam nie wiem, panie. Aż se włączę panel i przycisnę na pełen gaz. Ja jadę, gościu, próbuję się przez Polskę przechodzić. Ogranicznik mam zdjęty. Za chwilę zobaczymy. No dawaj, synek. Jadź. Jedź, o kurwa. Zachciało, kurwa, w pizdu. No, do 90. A ogranicznik... Kurwa zachciało, kurwa pierdolonych ty protestów. Ogranicznik mam zdjęty, także no nie poszalejesz. Jest blokada do 90 przy tych ładunkach, także no widzisz, a ja gdzieś kurwa dziury jadę, nie? Znaczy i tak ja nie szaleję, bo jak ten jeżdżę z normalnymi, to tam przy 95 tempomat włączany jest i mam ustawione, że przy 97 mi pika. No właśnie, też sobie muszę to ustawić, bo to mi się ustawiło, ale mi się pobugowało z taką. No, mi fajnie tam działa. Dobra, elegancko. No nie wiesz, jeszcze kurwa pociąg, nie? A jak z górki, to czasami samochód mi do 102 lubi się rozpędzić. Tak? Tak, także napikanie sobie ustawiłem i wtedy troszkę przyhamuję, jak już jest 99 na godzinę. I wtedy jest gites majonez. A ja sobie balansuję. Tak. Bo przyjeżdżam koło jakiejś tej dyskoteki. To konkret. No to wydawałem. My tu ładnie jedziemy z tymi 36 tonami. Ty też masz ciężki ładunek w sumie. No ale jadę z Kanią, nie? Ja chciałbym się kamera pofiksowała. O, to sobie będzie git. No mówię ci, no ja gdybym nie musiał sprowadzać tego samochodu od dealera, wiesz, do szofera na Niemczech, na Danii, no to też bym jeździł już twoim ryczki, albo swoim manem. No. Ja tam chciałem ten jakiś ładunek wziąć z 60 ton, ale nie było. To wziąłem chociaż a, taki, nie? 60-tonowe ładunki mi się marzą, kurwa. A co, na jednej oczy ty jeździsz? Nie. W sensie masz 4x2, czy masz jak? Przy Scanii? 8x4.
No tak. Pierdzielone bramki. Jak ja Gościu. kocham bramki, słuchajcie. Czekaj, ja się muszę tutaj wywinąć. Przepraszam za myszku. Dzisiaj już kupiłem garaż i kupiłem ciężarówkę, także... Na bogato! Jeszcze czekaj. 700 tysięcy mi zostało. Złoty. Oczywiście. A ja szukam 220 km. No jak... Ja już ze 150, bo już mam do celu 660. Chłopie, do przejechania mam 912. 20, przepraszam. Piał dzielony. No jedź tą Skodą, kurwa! No nie wierzę w tego robota! Czym jedziesz, lądówką, czy co? Wiesz co, po autostradzie, znaczy... Odbijam właśnie wieżę na autostradę, wiesz? Mhm. I jedę lecę na Gdańsk teraz, znaczy lecę na Gdańsk. No tam na Szczecin to odbić później, nie? Mhm. Wiesz, dobra. Teraz ten pomacik. 9 dyszek. Bo ja z ulaga mam. Pilot, panie. Za dużo modyfikacji, muszę modyfikacje pousuwać trochę. Panie, no teraz 90 dla tym autostradą to ja tak mogę jechać, nie? Jak dobry szofer. Tak. Ja muszę hamować, bo tu na zjeżdżam. Jak tam wygląda paliwo? Paliwo jeszcze 3560 litra na 1100 km. Ja tam mam prawie pełny bak. No ja tankowałem, jak zaczynałem kurs, to miałem pełny bak. Wiesz, no ja ciągnę na te 30, 26 ton, nie? No. Jakby na to nie patrzeć. Też dafem. Twoje musi ważyć niby, nie? A ile już tam dafem masz kilometrów przejechane? Według euro... Nie, bo to jest nówka sztuka. 250 km zrobionych. Aha. Ja mówiłem ci, że ja ją z tego od dealera odebrałem i dla szofera wiozę zadanie. Przepraszam, zapomniałem. Więc wiesz. A już na swoim X Euro 6 mam nakulane 22 tysiące. Ja na, czekaj, nie, na ręczni mam 24, na skali mam 23, nie, na ręczni mam 14, na manie mam 23, a na skali mam chyba 19 albo 21, coś takiego. Plus to, co robiłem roburem, tym małym, MP3-ką, no to tak już. Znaczy, generalnie na profilu mam 130 tysięcy zrobione, nie? Ja na profilu mam tam 30 tysięcy. Dobra, zwolnijmy, tu kończę do 60. Poza odcinkami to tak jeżdżę sobie, żeby poodkrywać jak najwięcej mapy. No ja też tak robię, wiesz? No ale teraz jednak pojechałem takimi drogami, gdzie... Które znasz? Które znam, no i po prostu nie będzie mi przy odcinku czasami ścinać, nie? Bo jak jadę nowymi drogami, to mi ścina czasami. Nie, no wiesz, ja jadę po prostu trasą, nie? Nie ukrywam, że mam słabego komputera. Ty, przejechałem, kurwa, trochę autostradą 190 zł, 175 zł do zapłacenia, no. No i co, szofer, wpieprzysz mi się, szofer? No oczywiście, że mi się wpieprzył. Zero poszanowania, no za grosz. Boże, Boże, jak najszybciej go wyprzedzić. Tak. No nie? Tak go wyprzedzę. No. Wyciąga się ziomuś. Jedziesz tą suboką. Jedziesz. Puszczasz mnie? Okej, dobra. Podziękowałem gościowi.
To dobrze. On mnie puszczał. O Boże, ja już wiem, co to jest za droga. O Boże. No to mi się zachciało jazdy. Siofiarowania. Tak. Zachciało mi się, cholera. No jedźżesz. Znaczy ja podejrzewam, że tamten on jest po prostu dużo lżejszy, bo skoczył do mnie tragicznie, nie? Albo skrzynia ta fasaja po prostu nie radzi z górką. To też jest całkowicie prawdopodobne tak naprawdę. Bo wiesz. Pozdro do ludzi z Bydgoszczy, bo dojeżdżam do Bydgoszczy. Tak, a ja nikogo z Polski nie pozdrowię, bo nie przejeżdżam przez tamte. O ty kurde. Bo jadę z Francji na Włochy. No i dobrze, szofer, bardzo dobrze. No i bardzo dobrze. A ja teraz odbijam na Bydgoszcz. Ja wiem, że Bydgoszcz z Toruniem się nie cierpią. Ogólnie Włochy to już chyba prawie całe mamy odkryte. No i jeszcze chyba nie wiesz. No trochę się żem w dupciu. A ile już masz ogólnie mapy odkryte? Tylko bierz pod uwagę, że ja mam trochę większą mapę, nie? No wiem. 34% chyba, bo 36%. Wiem, że tam masz jeszcze Rus mapę, masz jeszcze... Tak, Holanda i promocja. No. Ja mam tylko wszystkie dodatki i no i już mam 40% odkryte. To ci polega na tym, że w ATS-ie mam odkryte 7% mapy, nie? Ale mam zrobione tam prawie 14 tysięcy mil. No ja w ATS-ie mam zrobione... Żeby nie skłamać, 6 tysięcy mil. Dobra, no czekajmy, czekajmy na czerwone. Znaczy na żółte światło, na zielone światło. Kurde. No proszę, szofer tutaj wiedzie te wózki widłowe. Na ile? 4 wózeczki weszły. O kurde. Przed nami, przepraszam. Przed nami szofer też ma autobus na lewecie. Biało zielony. Tak jest. A ja w ATS-ie, słuchaj, jeżdżę teraz na takim stałym zleceniu dla Walmartu jeżdżę, wiesz? Pomiędzy ich sklepami. Tak sobie wymyślą, że będę te Walmartowskie rzeczy tu woził, wiesz? Od punktu A do punktu B. Szpoczko. Punktu A do punktu B, kurwa. 900 mil. Czemuż by nie? Czemuż by nie? Jest. Tak jest. Dobra, jedźmy z ograniczeniem prędkości, kurne, bo tutaj zaraz będzie problem, nie? I jest. Ja chyba jednak sobie zrobię do 20 minut. Nie, ja mam już 25. Nie, ja mam 14. To jeszcze ci to wrzucasz? Planuję minimum to dzisiaj zrenderować. Aha, okej. Okay. Ale czy od razu wrzucać? No, chciałbym. Pewnie na noc zostawię i jutro opublikuję. Myślałem, że powiesz I don't think so about that. Nie mam pojęcia. Nie no, pewnie to zrenderuję. Pewnie pójdę teraz, bo mam robić placek. No. O nazwie 3-bit. Aż się głodzi zrobiłem, nie? Czy zaraz coś na rozrzucić? W sumie jest 12, nie? 11:36 dokładnie. A, ja to mówię, prawie 12. No, także jeszcze tak 5 minut tutaj pogadamy se i zakończę Rico. Ty, ale wiesz, dowcip jest taki, że ja słodkiego nie jem, nie? No ja też ostatnio tak mi się odechciało słodkiego. Nie, no wiesz co, Patrycja wymyśliła sobie, że mamy takie postanowienie na Wielki Post. No wiem, mówiłeś. Że,
No. Dziękuję ci, Patryc, jeśli to oglądasz. Dziękuję. Ja pozdrawiam Patka. Ja nie. Generalnie to nie pozdrawiam. Nie no, co ty. Ale no. Aj tam. Ja ostatni, ten, z miesiąc temu to za dużo tych słodyczy jadłem i postanowiłem teraz odłożyć. Detoksik zrobić. Ty stary, jaka beka, nie? Ja dłużej będę jechał kurwa przez Polskę niż przez Niemcy i Danię, nie? A mam więcej kilometrów do zrobienia tam. Jakieś teraz pompeczki, coś takiego codziennie się robi. To ty z Maćka się bawisz? Czemu? Bo Maciek teraz tam mocno pakeruje. Nie, nie wiem. Kurde, wyjechałem. Ja tam teraz robię te pompki albo jedną ręką, albo ten. No. Z podklaśnięciem. O ty kurwa, cwaniaczku. I cwaniaczek z ciebie? No. Ty kurwa, do 99 się rozpędziłem. Wiesz, że ja nie lubię, nie umiem i nie lubię robić pompek? Serio. To jest coś, co mnie zawsze denerwowało, jak gdzieśkolwiek chcieliśmy. Nie cierpię robić pompek. No nie jeszcze to. Autentycznie. Ja ostatnio na przykład z kolegą na WF-ie się ścigałem, kto pierwszy zrobi 50 pompek. O Boże. Nie, tylko nie to. A ja wiem, czy zawsze mam laga przed takim, przed automatycznym zapisem. No widzisz. Tam jest to uzasadnione. Logicznie nawet. O kuźde. Chyba jednak nie ma ograniczenia. No i kara, ziomek, kara. No tam. Dwie trasy na razie przekroczone. Dobra. W jednej... ostatnio jechałem i akurat przekroczyłem o 1 km. No widzisz, a ja jadę jakimiś pieprzonymi lądówkami. No nie, na wiadówcie go nie będę wyprzedzał, nie? Masakra, ty. Maszek Iren. Krótki tu. Masakra w pizdu. Tak jest. Masakra w pizdiet. Ale dobrze jest, ty, dobrze kupi... jest. Ja już się powoli przybijam przez Polskę. Kupiłem przeszkanie i teraz co druga ciężarówka, co widzę, to Scania. Nie wiem, czy to coś nie jest tak, że skrypty tak robią, wiesz? Albo masz po prostu takiego głupiego szkoparta. Bez tego? A jeździłem DAF-em, to co piąte to był DAF. Szofer, odpuść, ziomek. No, teraz akurat. O kurna. Uff. Co ci stało? Nie, bo przez przypadek zapatrzałem się na ten... na doradcę. I rąbłem w kolegę, którego wyprzedzałem. No i niestety na ciężarówce mi pokazało 14% i od razu popatrzyłem, ile mam na naczepie i na naczepie tylko 2 na razie. No i dobrze, już nie powinienem aż tyle procentów nabić, bo już mam do celu 350 km. No widzisz, a ja wjechałem do Wałcza. Właśnie dzisiaj pierwszy raz przejeżdżam przez bramki. Jest to ktoś ciasno.
Dopiero to się odczuwa, jak jedziesz na kierownicy, tak naprawdę, wiesz? Mi się wydaje, bo tak to się nie czuje niektórych rzeczy. A teraz to kurde, no masakra. Dobra, ja mam pierwszeństwo. Dobrze jest. Dobrze. Ja już chyba by nas zjeżdżał na jak pobliższą jakąś drzemkę czy coś, czy jakąś stacyjkę. Ale zjeżdżasz czy nie zjeżdżasz? Co? Zjeżdżasz już czy za chwilę? Za chwilę, bo jeszcze nie widzę. Aha, okej. Okay. I właśnie wymusiłem. No i będzie poprędzej, ziomuś. Już tam koło miasta Milano. Koło Mediolanu mówisz? No. Koło Mediolanu. Tak jest. Ty, ja nic nie widzę żadnego. Chociaż? Też na razie. Jakiś station widzę za jakieś, nie wiem, 15 km. Ja też tam zakończę swój odcinek. Dobrze. Żeby nie było potem. Gadania. Na to cele mamy, słuchajcie, 717 km w tym momencie, więc to też jest droga odległość. Ja sobie to dokończę gdzieś tam po... materiale. Tak, po materiale. Ja też. Może jakiegoś live streama pierdupnie, zobaczymy. Do której planujesz? Nie wiem, nie planuję, ja nie planuję takich rzeczy. Mam ochotę to robić, wiesz. Aha, dobrze. Bo nie lubię takich rzeczy planować. Ja jestem spontaniczny. Może pod wieczorkiem. Może nie, może w ogóle. Dobrze. To zależy, jak wiem, gdzie się uda ogarnąć Far Cry'a 5, to będę nagrywał się Far Cry'a 5. Jeśli nie będą się go ogarnąć, to będzie... Okej. Wiem gdzie. To wtedy może sobie wymyślić. Musimy się nagrać kooperację z Formułą 1, nie? Bo zapowiada się to całkiem fajnie. Tak. Dobra, ja mam truck stopa, dzikusa, więc tam się zaparkuję i będę ja się żegnał i kończył. No, ja chyba się zatrzymam na bramkach, bo właśnie widzę zjazd na bramki. No i tam za bramkami, gdy przejadę, zjadę na parking i... Dobrze. Nie do stacji, to tam się na stacji zatrzymam. Dobrze, ja już... Stacja jest za 2 km, to tam trzeba za 10 km. Ja już zjeżdżam na bramki. Tam miałeś takiego zduszenia dużego, nie ma to. Dobrze. Obecnie. No bo i tak mam jeszcze zapasu, jeszcze, na kiedy mam mobilizację? Na piątek pomiędzy 9 a 13, a ja mam być na piątek, na 5 rano, nie? Mhm. I poka... Aż tak dużego ciśnienia nie mam. Mnie przeliczyło, że będę w środę o 2 maksymalnie. A czasu za chwilę zobaczę, ile mam. Aha, tutaj nie ma, ale się... A nie, tutaj od razu jest stacja za tym, za bramkami. Okej. Okay. Ty co? W którym miejscu jesteś? A koło Mediolanu mówiłeś. Tak, za Mediolanem. W stronę Włoch. Wiesz, jaką lipę odpaliłem? No, ale nie wiem, ale się zaraz dowiem pewnie. Przez całą drogę jechałem bez świateł. Brawo ty. Teraz dopiero zauważyłem, jak się ciemno zrobiło. A pierdole. Zajęło. Weź z takim współpracuj, nie? Dobra, ja już parkuję. Spójrzę tam. Nie wiem, jak kurwa to zjadę. Chyba w jakimś mieście jestem, nie? No. Aż zatrobiłem se. Kurna, po co ja spanie wziąłem?
Dobrze, a ty dojadę, to bo to jest też station. Ale do... Nie, bo co ja mówię do kiedy mam, jak ja jeszcze mam do wykonania, ale jeszcze przez 22 godziny. No jedź, ziomek, jedź. A ja się elegancko tutaj teraz pierdolę na parking. Tak. Człowieku elegancko. Dobrze. No i ja już zaparkowałem swój zestaw. Nie, po co ja to zapaliłem? Zgasiłem. To teraz jakąś fajną rajeczkę znaleźć. O, tu są rajki. Nice.